Zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania i utrzymania zimowego dróg. Poproszę pana Marka Sobolewskiego, kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymie, o przedstawienie stosownej informacji. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, mieszkańcy miasta Radymna. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymie utrzymuje drogi miejskie oraz drogi powiatowe. Łączna długość dróg miejskich jest to 17 km 304 metry. Drogi powiatowe 5 km 742 metry. Za utrzymanie zimowe dróg Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 140 tysięcy z miasta Radymno oraz 70 tysięcy z powiatu jarosławskiego, przy czym kwota 70 tysięcy z powiatu jest kwota całoroczną na letnie i zimowe utrzymanie. Mniej więcej na zimowe utrzymanie idzie w granicach 60% tej kwoty, czyli w granicach 40 tysięcy złotych. Sprzęt, jaki posiada Zakład Gospodarki Komunalnej, to dwa ciągniki o mocy 85 koni. Jest to Zephyr, który na chwilę obecną jest w serwisie. Staramy się go przygotować do zimy. Nakłady są dość duże z racji, że jest to już stary ciągnik i najgorsze w tym wszystkim, co jest, to nie ma części zamiennych już do niego. Ciągnik jest z roku 2010, a niestety części nie ma. Nowy makornik sprawuje się dobrze. Do tego mamy dwa ciągniki Ursus T360 oraz Ferguson, który jest po remoncie w tamtym roku. Do każdego jest jeszcze John Deere, który nam odśnieża chodniki. Do każdego z tych ciągników posiadamy pługi śnieżne oraz posypywarki. Jeżeli chodzi o samozwalczanie, zwalczamy śliskość mieszanką solno-piaskową w ilości 10% soli. Na chwilę obecną posiadamy zgromadzone z tamtego sezonu mieszanki solnej w granicach. To jest szacunkowa wielkość w granicach 50 ton, bo na hałdzie nie jestem w stanie tego zmierzyć, oraz w granicach od 5 do 7 ton piasku. Na przyszły tydzień miało być to w tym tygodniu, ale niestety dostawca nie wyrobił. Mam obiecany na przyszły tydzień dostawę soli do zwalczania śliskości w ilości 27 ton. Jedną łódkę na tą chwilę weźmiemy, bo sól jest bardzo droga na chwilę obecną. Myślę, że to wystarczy do utrzymania, do zwalczania śliskości w bieżącym roku. Dodatkowo zostało zakupione w granicach 75 ton piasku. Mamy to zgromadzone na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na chwilę obecną mamy zatrudnionych 4 kierowców do tych ciągników, plus osoby, które zwalczać będą śliskość ręcznie. Nie wiem, jaka będzie zima tego roku, natomiast myślę, że podołamy, jaka by ona nie była. Jeżeli nie damy rady sobie sami, wzorem lat poprzednich, będziemy wynajmować lokalnych rolników, którzy posiadają sprzęt ciężki i po prostu nam będą pomagać. Ja ze swej strony dziękuję. Jakby były jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję. Pan radny Sobejko. Tak, mam pytanie do pana kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wiem, że rok szkolny się rozpoczął, a czy znane są przyczyny awarii, jeśli chodzi o przejście dla pieszych w rejonie Miejskiego Ośrodka Kultury, bo oświetlenie nie funkcjonuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa,
Czy zwrócił Pan uwagę na to, że przy remoncie ulicy Tysiąclecia, tam jest na wprost wyjazdu z ulicy Tysiąclecia, to jest ulica Wyszyńskiego, jest studzienka kanalizacyjna. Pomimo tego, że była tam poprawiona, powiedzmy sobie dołożona asfaltu, w dalszym ciągu jest tam zaniżenie i to po jakimś czasie siądzie i będzie po prostu tak zwana wyrwa wokół tej studzienki. Temat chyba jest znany, bo był jakby podnoszony parę razy już przeze mnie. No i tak samo, jeśli chodzi o osiedle Jagieły i czy na granicy osiedla Jagieły i drogi Tysiąclecia Wyszyńskiego, no jest tam zaniżenie asfaltu, które przy obecnym remoncie można by było poprawić, powodując zastoiny wody i kałuże w okresie, kiedy padają deszcze z jednej i z drugiej strony drogi, tam koło zakładu fryzjerskiego szczególnie. I po drugiej stronie że tak powiem, drogi. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Panie Radny, odpowiadając za pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o te światła przy Miejskim Ośrodku Kultury w Radymie. Te światła ja użyczam tam na prośbę pracowników miasta elektryka swego, przy czym tam są układy scalone i z tego, co było dotychczas, naprawę prowadził serwis zwany przez miasto Radymno. Jeżeli chodzi o ulicę Tysiąclecia, tak, znana nam mi również jest ta sytuacja. Kilkakrotnie rozmawiałem z panem Markiem z Urzędu Miasta. Jest prowadzona inwestycja w związku z przebudową ulicy Tysiąclecia, w ramach której wykonywana jest nowa nawierzchnia wraz z konstrukcją ulicy Tysiąclecia. W tym zakresie została ujęta między innymi regulacja tej studni, o której Pan mówi. Zostało to wykonane w ramach robót związanych z przebudową tą ulicy Tysiąclecia. No, tyle wszystkiego mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o zaniżenie tej nawierzchni asfaltu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego, bo to o to się rozchodzi. Jeśli mogę wtrącić, to mówię, przy opadach deszczu stoi, ludzie przechodzą do, na przykład do kościoła, czy korzystając w ogóle z tej drogi, jest tam kałuża zastojny i nawet jak samochód jedzie wolno, to po prostu chlapie po prostu po tych ludziach, no taka jest opcja. Panie radny, ten temat był realizowany gdzieś tam, nie wiem, 5 lat temu przez miasto Radymno. To, co można było uzyskać, aktualny wykonawca uzyskał, jeżeli chodzi o ukształtowanie tej nowo wykonanej nakładki asfaltowej. Tam jest teren płaski i jest problem rzeczywiście. Ona tam jest zaniżona w granicach centymetra, może półtorej. I tak woda gdzieś się tam gromadzi. Przy czym Zakład Gospodarki Komunalnej, jeżeli chodzi o utrzymanie dróg, my te drogi utrzymujemy, zwalczamy śliskość, kosimy trawy, sprzątamy, żeby były te drogi i przejezdne, i czyste. Jeżeli chodzi o jakieś remonty, my mamy zlecone drobne remonty, drobne naprawy masą asfaltową. Tyle na ten temat. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dla może sprecyzowania sytuacji utrzymania dróg na terenie miasta, to chciałem Państwu tylko podać kwoty na utrzymanie poszczególnych kategorii dróg. I tak, w budżecie miasta za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej związane z utrzymaniem dróg całorocznym płacimy 350 tysięcy złotych za te 17 kilometrów 300 metrów
około. Natomiast dotacja z powiatu to jest kwota 70 tysięcy złotych i tu się z panem kierownikiem zgadzam. Czyli nasze 17 kilometrów to jest 350 tysięcy, 5 kilometrów powiatu to jest 70 tysięcy. Całoroczne utrzymanie. Podział na utrzymanie zimowe i letnie to wynika z kosztów. Nie 350. Ja przepraszam, że się wyłączę. Tak, tutaj pan burmistrz ma rację. Natomiast spotkaliśmy się dzisiaj na sesji i ja przedstawiłem koszty zimowego utrzymania, jeżeli chodzi o koszty miejskie. Także... Znaczy nie, tutaj jeżeli chodzi o koszty letnie i zimowe, pan burmistrz ma rację. Natomiast ja podając kwotę 140 tysięcy, podałem kwotę zimowego utrzymywania dróg, jakie miasto Radymno płaci Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Proszę państwa, ale proszę w tej chwili pan burmistrz nie skończy swoją kwestię i wtedy jeśli ktoś będzie chciał zabrać głos, proszę o... Proszę włączyć mikrofon. Stan utrzymanie 17 kilometrów, 300 metrów dróg przeznacza kwotę 350 tysięcy, natomiast starostwo na swoje 5 kilometrów dróg przeznacza kwotę 70 tysięcy. Pytanie zgłoszone przez pana radnego Janusza Sobejko dotyczące studzienki przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Prace zostały wykonane, tam została odróżniona, uszczelniona w zasadzie kanalizacja, odcinek kanalizacji pomiędzy ulicą Tysiąclecia a ulicą Kardynała Wyszyńskiego. Została zrobiona metodą uszczelniającą kanalizację, a nie wymianą kanalizacji. I z tego co ja zaobserwowałem, studzienka chyba została wyregulowana. Natomiast ja przyjmuję wszystkie państwa uwagi dotyczące realizacji przebudowy czy remontów dróg, ponieważ zaczynamy pracę przeglądu tych dróg po wykonaniu i wszystkie państwa uwagi są cenne, bo będziemy zwracać uwagę wykonawcy i sami się temu przyglądać. Światła przy przejściu przy Miejskim Ośrodku Kultury. One wczoraj działały, bo widziałem na własne oczy. Może bezpiecznik, tam często dochodzi do jakiegoś zwarcia. Może bezpiecznik w międzyczasie wybiło, także zaraz zostanie zlecenie. Zostanie zlecona usługa, żeby te światła naprawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos jeszcze? Pan radny Sobejko, proszę bardzo. Potem. Tylko panie burmistrzu, chodzi o to, że mówię, no tu zbliża się okres tego krótszego dnia, prawda, idzie i mgły są, dzieci chodzą do szkoły. Rzuciło mi się to dzisiaj w oczy. Nie wiem, jak długo to nie działa po prostu, bo akurat nie widziałem, ale mówię, dzisiaj na pewno nie funkcjonowały. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, czy ktoś z państwa chce zabrać głos jeszcze? Nie widzę. Ja bym może dodał w temacie tych świateł. Ja tam wyślę elektryka swego, jeżeli będzie to możliwe, że on to będzie w stanie naprawić, to będzie naprawione. Jeżeli nie, bo tam jest jakiś problem z modułem. Jeżeli nie, to trzeba będzie po prostu zawezwać tą firmę, która to montowała i w tej formie to załatwić. Dziękuję. Pan burmistrz jeszcze? Jeszcze chciałem wyjaśnić sprawę tych zastoin, tej kałuży obok przejścia na ulicy Kardynała Wyszyńskiego. To, co powiedział pan kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, jest niestety prawdą. Tam po prostu są tak minimalne poziomy, że trudno odprowadzić tą wodę. Dokumentacja i samo wykonanie przebudowy, wykonanie ronda na ulicy, ronda 3 maja zostało tak wykonane, że w zasadzie nie mamy gdzie tej wody odprowadzić. W 19 roku bądź w 20 roku została wykonana tam nowa nakładka, która de facto nie usunęła w całości wody i wtedy pan kierownik Marek Sobolewski, będąc jeszcze pracownikiem odpowiedzialnym za utrzymanie dróg, stwierdzał, że no nie da się tego całkowicie odprowadzić, taka jest prawda. Jeżeli będziemy przystępować do przebudowy kiedyś ulicy Kardynała Wyszyńskiego, to zostanie to kompleksowo rozwiązane przy zachowaniu jakichś większych spadków. Przy tych spadkach, które są obecnie, trudno odprowadzić z tą wodę i z tą niedogodnością niestety trzeba się pogodzić.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze w tym punkcie porządku obrad głos? Nie widzę. Zamykam więc ten punkt porządku obrad.